Nauczanie domowe. 29 października. List do Rzymian, rozdział 9, wersety od 1 do 5. Bracia, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, ten, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Przejmujące jest, niesamowicie poruszające, jak Paweł cierpi z tego powodu, że jego rodacy nie wykorzystują wszystkiego, kim są, jacy są i co otrzymali. A całe to bogactwo duchowe w nich pracuje, jest, ale oni to jakby marnowali. Stąd Paweł mówi, to nawet ja wolałbym być gdzieś oddzielony, odrzucony, odłożony na bok, byle wszyscy, cały naród mógł wrócić do tej bliskości z Bogiem, o jakiej Bóg myśli, kiedy daje to wszystko, co Izraelici otrzymali. I warto też spojrzeć właśnie na to bogactwo z naszej perspektywy. Czasami nie doceniamy tradycji, nie doceniamy głębokości tego, co mamy, czasami tej wielości i różnorodności duchowych darów, które wynikają właśnie z tego dziedzictwa, na którym się opieramy. I Paweł wymienia tu takich sześć rzeczywistości, o których chcę powiedzieć. Najpierw Paweł mówi przybrane synostwo, czyli adopcja. Izrael jest pierworodnym spośród wszystkich narodów. Jest po to powołany, żeby wszystkie narody mogły pójść tą samą drogą w poznaniu Boga jedynego, poznaniu Boga miłości, Boga przychodzącego jako Zbawiciel do całego świata. Przecież my mamy też to samo doświadczenie, że przejęliśmy jako Kościół to doświadczenie duchowe, przybranego synostwa. Tego, że jesteśmy dziećmi Boga. Druga rzeczywistość to jest chwała. Mówiąc w bardzo dużym skrócie, Bóg udziela siebie. To słówko może być też przetłumaczone jako sława, jako splendor, jako coś, co jest wspaniałością Boga, nam ofiarowane, nam podarowane. My mamy w tym udział. I znowu, to ja mam w sercu dziękować, doceniać, a równocześnie na co dzień rozkoszować się tym, przyjmować to, uczestniczyć właśnie w tej łasce, w tej chwale, w tej sławie, która jest mi udzielana. I to w całej tradycji i Izraela, ale również Kościoła ma miejsce. Wprost możemy to odnieść też do Komunii Świętej, tej jedności z Bogiem, udzielającym nam siebie samego. Trzeci element to są przymierza. Umowy, które Bóg zawierał z ludem i które ciągle dla Boga są zobowiązaniami, ciągle dla Boga są obietnicami, tym testamentem zostawionym ze strony Boga dla narodu, po to, żeby każdy na to mógł się powołać. Tak się umówiliśmy. Boże, Ty nam to pokazałeś. Ty jesteś dla nas kimś wielkim, wspaniałym, do którego my się przyłączamy, jak naród, który potrzebuje dużo potężniejszej obrony przed napaścią przeciwnika, napastnika. Dlatego my szukamy tych właśnie wielkich pleców i to są Twoje plecy, Boże, to przymierze. To jest też nasze dziedzictwo. My jako Kościół mamy to doświadczenie, że Bóg przecież staje po naszej stronie, że Bóg walczy po naszej stronie, zwycięża. Dlatego my też możemy w tym przymierzu
umowie i zwycięstwie uczestniczyć. Czwarte to nadanie prawa. Wprost mamy to w Słowie Bożym. Któryż naród jest tak mądry, tak wspaniały, który może się cieszyć tak mądrym prawem? I gdy popatrzymy na to, co Stary Testament nam przekazuje jako zasady życia, to odkrywamy niesamowitą mądrość, którą ciągle na nowo musimy zgłębiać, ciągle na nowo musimy odkrywać. Dla mnie przykładowym jest to stwierdzenie, że grzech kradzieży jest w ten sposób naprawiany, że ktoś, kto przywłaszczył sobie 100, musi oddać 120. I to jest ta mądrość. Jedna z wielu. Jeżeli ją zastosowałby każdy człowiek, każde prawo i każdy naród, to uczy niesamowicie, porządkuje i daje wszystkim jasność w postępowaniu. Zatem nadanie prawa, ustanowienie prawa jest łaską, ale też tradycją, na której mamy się oprzeć i z której mamy czerpać. Piąta dziedzina, którą wymienia Paweł, to jest pełnienie służby Bożej. I to wyrażenie służba Boża może być rozumiane jako akt kultu, bardziej liturgia, albo jako uwielbienie. Bardziej taka spontaniczna modlitwa, jedna i druga w wymiarze wspólnotowym. Że to jest coś określonego. Bóg mówi, chcę, żebyśmy mieli taką relację, tak żebyś mi oddawał chwałę, tak żebyś mi oddawał cześć, właśnie akt kultu, ale też Bóg mówi, ja chcę, żebyś ty wołał całym sercem. Ja chcę, żeby to było spontaniczne, cudowne, wspaniałe i dla ciebie radosne. Pełnienie służby Bożej jest też doświadczeniem Kościoła, który czerpie właśnie z tradycji liturgicznej i charyzmatycznej. I obie są naszym dziedzictwem i naszym udziałem. I w końcu ostatnia, szósta dziedzina to są obietnice. Obietnice, które dla nas są w miarę czytelne, choć nie do końca rozpoznawane, ponieważ wielu katolików może się tak nawet odzywać i czasami tak reaguje, no ja nie wiem, jakie Bóg obiecuje mi rzeczy. Ja nie wiem, co Bóg mi pokazuje jako moją przyszłość. Podczas gdy wiemy, że wiele obietnic Pan Bóg dał i spełnił, choćby to, że przyjdzie Syn Boga na ziemię jako Mesjasz, to, że przyjdzie Duch Święty jako Pocieszyciel i ten, który jest nauczycielem doprowadzającym do całej prawdy, no i to, że dla nas zapełnił życie wieczne, to są obietnice, którymi żyjemy, które nas poruszają, ale też te małe, codzienne, które przez Słowo Boże Bóg może dawać każdemu pojedynczemu człowiekowi. Zatem odkrywaj to. A w tym wymiarze, tutaj w tym tekście, te obietnice mogą też być rozumiane jak pewnego rodzaju obwieszczenie, że Bóg to ogłasza, że Bóg nawet wzywa do tego, żebyś realizował te obietnice, że to, co Bóg ci obiecuje, żebyś ty podjął, żebyś ty był w to zaangażowany wprost. I to też jest to dziedzictwo, bo ono sięga przecież Starego Testamentu. Bo tam już te obietnice były składane i powoli realizowane, aż w Jezusie się wypełniły i w Jezusie pojawiły się też te właśnie nowe, nowotestamentalne, powiedzielibyśmy kościelne, które my realizujemy na co dzień. Zatem dziękuj Bogu i korzystaj, zaczerpnij naprawdę całymi garściami z tej tradycji, w której jesteś, w tym duchowym bogactwie, w którym Bóg ciebie zanurza. A ten tekst je wymienia i jasno pokazuje. W tym czerpaniu niech Pan Bóg ci błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty.